sytuacja jest jaka jest 3 maja, kiedy tu spotkaliśmy się również w takim bardzo okrojonym składzie, bardzo skromnie w porównaniu do tego, jak świętowaliśmy te dwa bardzo ważne święta w ciągu roku. Mieliśmy nadzieję 3 maja, że 11 listopada to będzie już ten moment, kiedy świat upora się z pandemią COVID-u. Natomiast no, na ten moment w zasadzie sytuacja jest jeszcze trudniejsza niż w maju. Natomiast oczywiście nie możemy zapominać o tej bardzo ważnej dacie w historii naszego kraju. Jesteśmy tu po to, żeby z przewodniczącym Rady Gminy złożyć wiązanki kwiatów w imieniu mieszkańców, w imieniu Rady Gminy, w imieniu całego samorządu. Pamiętamy o tym święcie, jesteśmy przekonani i mamy nadzieję, że już te kolejne w następnych latach będziemy mogli z powrotem świętować w sposób radosny, w sposób wesoły i przede wszystkim no, licznie, tak jak to zawsze było. Natomiast oczywiście pamiętamy, że 11 listopada to była ta data, kiedy po 123 latach zaborów Polska odzyskała niepodległość i myślę, że jest to najważniejsza data w historii naszego kraju. Dlatego skromniej, bo skromniej, ale oczywiście trzeba się cieszyć, biorąc pod uwagę dzisiejsze obostrzenia, sytuację, w jakiej się znajdujemy. Ja również apeluję i proszę w tym miejscu o to, żebyśmy zachowali no, wszelkie te obostrzenia, które są po prostu niezbędne do tego, żebyśmy sobie poradzili jako społeczeństwo z COVID-em i myślę, że dzięki temu, że zachowamy odpowiedni reżim sanitarny, to pozwoli na to, żebyśmy, no nie wiem, już może po nowym roku, wiosną, żebyśmy mogli zacząć funkcjonować normalnie i miejmy nadzieję, że ten 3 maja w przyszłym roku, 11 listopada 2021, to będzie już ten moment, kiedy będziemy tutaj mogli spotkać się wszyscy tak, jak to do tej pory miało miejsce.